serdecznie. Przygotowując się do dzisiejszej prelekcji, pomyślałem sobie, że wszyscy będą opowiadali o tym, aby was trochę przekonać do tego, że pewne rzeczy w życiu można zmienić. Będą wam podawali przykłady naukowe bądź nie, ale będą wam również opowiadali o sobie. I przyjąłem również tą samą taktykę. Opowiem wam o sobie, jako 43-letnim facecie, co dotychczas osiągnął i jakie rzeczy były dla niego ważne, a wy, jeżeli będziecie chcieli, to sobie spokojnie z tego wyciągniecie idee albo rzeczy, które być może was zainspirują. Jak już powiedziałem, mam 43 lata, mam syna i mam pracę. To jest sukces, który do dzisiejszego dnia osiągnąłem. Choć można było powiedzieć, że tak jakby wobec społeczeństwa spełniłem swój obowiązek, bowiem założyłem tą wspaniałą komórkę, która nazywa się rodziną, płacę regularnie podatki, chodzę do pracy, zajmuję miejsce i niejako zużywam powietrze, ale wtedy również pojawiły się wyzwania. I wyzwanie to jest takie słowo klucz, które przez całą moją bardzo krótką prelekcję będzie się pojawiało. Dlaczego? Dlatego tutaj wybaczcie mi formę dość mało pokorną, ale stricte wynikającą z subiektywnego podejścia do tego, co powiem. Urodziłem się w bardzo dobrych czasach. Urodziłem się na przełomie na początku lat 70. i kiedy miałem możliwość już czytać książki, to był początek lat 80., wielkie przemiany w naszym państwie. Tak naprawdę jedyną dobrą rzeczą w tamtych czasach dla nas, dzieciaków, było to, że nie było nic. Jedyne, co nas determinowało do tego, aby funkcjonować i cokolwiek zrobić, była nasza wyobraźnia. Trzepak, guma, kawałek szkła, które się zakopywało w ziemi, wkładając pod niego, nie wiem, mlecz, padły owady czy cokolwiek, robiąc widoczki, odkrywało się takie rzeczy. Godzinne rozmowy, godzinne grania w piłkę i tak dalej. Tego teraz tak do końca nie ma, ale ja wcale was z tego nie będę absolutnie rozliczał. O czym mówię? Dlatego te czasy były dla nas łatwiejsze, dlatego że większość rzeczy musieliśmy sobie kompensować. Skoro ich nie było, to trzeba było je wymyśleć. Skoro je wymyślaliśmy, to podejmowaliśmy pewne wyzwania. Nie wybory, ale wyzwania. No i tak minął okres podstawówki, która wyglądała zupełnie różnie. Za moich czasów było to 8 lat, czyli w jednym miejscu spędzaliśmy 8 lat. I z perspektywy patrzenia na własną osobę uważam, że to było dobre. Bo nikt w połowie tak jakby edukacji nie zmuszał mnie do tego, aby podejmował bardzo mocne wyzwanie i stawał się szybciej, bardziej dojrzały, niż tak naprawdę pozwalała mi na to natura ludzka. No ale niestety wszystko się pozmieniało i trochę w innym środowisku żyję. Potem poszedłem do liceum i wadą, której nie mogłem ścierpieć, było to, że bardzo se pleniłem. Moje myśli były o wiele szybsze niż możliwość mojego aparatu mowy. Stąd też nie do końca byłem w stanie opowiadać o tym wszystkim, co w mojej głowie jest, ze względu na to, że nie potrafiłem do końca kończyć myśli. Kończyło się to różnie. To jest taka przylepka trochę błazna klasowego, który jak nie ma co już powiedzieć do końca, albo nie potrafi tego w jakiś sposób robić, to robi taką rzecz, która wszystkich rozśmiesza. Nie do końca pasowała mi ta łatka i pomyślałem sobie, a każdy ma z nas marzenia. Moim takim marzeniem w liceum było to, by zostać aktorem, ale ze względu na to, że bardzo sepleniłem i nie robiłem nic w tym kierunku, by tym aktorem zostać, stąd też pozostało tylko w gestii marzeń. Ale pojawił się okres, kiedy trzeba było pójść na studia i te pierwsze studia, przyznaję się bez bicia, wybrali, pchnęli mnie w kierunku rodzice, były to studia prawnicze, to był akurat idealny okres, 95 rok, wtedy lekarz, prawnik, tak jakby coś znaczył, to była dobra recepta na sukces, trzeba było się tylko poświęcić te 6-8 lat swojego życia na dobrą naukę, by potem z tego niejako spijać. No i poszedłem na te studia prawnicze, dostałem się na te studia prawnicze, na szczęście na studia zaoczne. Dzisiaj bardzo dziękuję rodzicom za to, że aż tak dużo pieniędzy nie wkładali w moją edukację dodatkową na studia prawnicze, bo nie wiem, czy wiecie, ale był taki okres, że żeby dostać się na prawo, to trzeba być albo bardzo genialnym, ale przede wszystkim trzeba mieć dobre pensje, żeby na tych studiach prawniczych wylądować. Ale studia prawnicze nauczyły mnie jednej rzeczy, bardzo dobrej, bardzo przydatnej w życiu. Wyszkoliły moją pamięć i zdolność obserwacji tego, co dzieje się dookoła. I może nie do końca same studia, bo ilość materiału, który trzeba było niejako przetwarzać, stwarzał to, że nasza pamięć się ćwiczyła, a ludzie, z którymi się przebywało, tak naprawdę uczyli nas do końca życia. I wtedy pamiętam, był to październik, bardzo czysty,
bardzo słaby i trafiłem na ogłoszenie na ulicy, na którym było napisane przyjęcia do teatru pantomimy. Nie mając pojęcia zupełnie, czym jest pantomima, że jest to sztuka, która polega na tym, że w ciszy trzeba operować własnym ciałem, opowiadać historię, poszedłem na ten, dzisiaj nazwaliśmy to casting, kiedyś było to przesłuchanie. Pan siedzący w komisji, nieżyjący już dzisiaj, Jerzy Leszczyński wraz z Jeleną Małecką i jeszcze kilkoma osobami prosili nas, abyśmy się rozebrali do bielizny, stali na środku sceny, nachylili się, zrobili pajacyka, zrobili pompkę, obrócili się, podnieśli ręce do góry i tak dalej. Patrzyli na nas w sposób przedmiotowy, na nasze ciała, jak one zapisują się w formie wizualnej, czy pasują do pewnej koncepcji. Do czego dążę? Dostałem się do teatru ze względu na to, że w tym okresie miałem już ponad 180 cm wzrostu i ważyłem 50 parę kilogramów, więc byłem dobrą tyczką, którą mogło grać wieszak. Dostałem się do tego teatru i w ciągu kilku miesięcy w ten teatr jako zostałem wchłonięty. Nauczono mnie odgrywać rzeczywistość, nie posiadając do tego jakichkolwiek przedmiotów. Obserwować rzeczywistość i dzielić ją na kolejne sekwencje ruchów, by móc niejako je odwzorowywać. Nauczono mnie dzielić ciało na stawy, które powodowały to, że można było je uruchomić tak, jakbyśmy chcieli. Nauczono mnie brać szklankę wody i odstawiać się, opierać się na stole. Uczono mnie pantomimy białej, czyli tego wszystkiego, co oglądacie całe życie w kreskówkach. Na pewno was każdy kiedykolwiek w życiu widział Ima, Ireneusz Krosny, jeden ze sławnych kabareciarzy, parający się pantomimą białą, również pokazuje takie rzeczy. Nasze ciało to potrafi, bo nasze ciało to komputer. Raz nauczone pewnego ruchu, będzie ten ruch pamiętało do samego końca. No ale to nie wystarczało. I tak minęły lata na moich studiach. Po 3 latach studiów prawniczych podjąłem pierwszą własną, autonomiczną decyzję w życiu. Podjąłem wyzwanie, które poparłem ryzykiem. Nie mówiąc nic rodzicom, poszedłem na egzamin wstępny na studia, które teraz się nazywała animacja społeczno-kulturalna, a kiedyś nazywało się to animator i menedżer kultury. Był to nowy odłam studiów pedagogicznych. Poszedłem na egzamin wstępny, jak mówię, nie mówiąc nic rodzicom, zupełnie nikomu. I kiedy widziałem siebie na pierwszym miejscu na liście i nie ze względu na nazwisko zaczynające się na literę B, tylko ze względu na osiągnięcie tak jakby pewnego poziomu, który sobie sam wypracowałem, zaprowadziłem moich rodziców i powiedziałem, słuchajcie, od października zaczynam własne życie, własne studia. Podjąłem wyzwanie, podjąłem ryzyko. Cieszę się, że moi rodzice podeszli do tego w sposób tak naprawdę bardzo dojrzały i powiedzieli, okej, twoje życie, robisz co chcesz. I czego nauczyło mnie to ryzyko i wyzwanie? Poznałem ludzi, którzy są zwariowani tak jak mniej więcej ja. Mniej więcej odnosząc się do prezentacji, którą oglądaliśmy przed chwilą, znalazłem się w dość późnym okresie swojego życia, w dobrym miejscu, w dobrym czasie, wśród ludzi, których wzajemnie zaczynam rozumieć. Moje wyzwanie, moje ryzyko niejako zaprocentowało. Brakowało mi jeszcze do tego jednego elementu. Czas popracować nad sobą. Moim ciągłym niejako problemem było to, że nie potrafię wysławiać się w ten sposób, jaki bym chciał, a wynika to tak jakby z tego powodu, że nie potrafię poprawnie artykułować dźwięków i nie potrafię artykułować, używać swojej mowy do tego, aby wyrażać swoje myśli w sposób precyzyjny. Na studiach poznałem człowieka, który jest aktorem teatru Oster, nazywa się Wojciech Dobrowolski, który przyniósł mi taki plik kartek i mówi, słuchaj, musisz to przerobić. Były to wierszyki, były to ćwiczenia na rozruszanie aparatu mowy, czyli żuchwy dolnej, szczęki, żuchwy dolnej, wargi i tak dalej. I mówi, masz na to miesiąc, aby przerobić to wszystko. No i zaczyna się pasja. Pamiętajcie, że organizm ludzki potrzebuje około 21 dni na to, aby od czegoś się uzależnić. Nieważne, czy jest to nauk, który jest tak jakby niepożądany przez naszych rodziców bądź przez nasze środowisko, czy jest to sport, czy jest to cokolwiek innego. 21 dni potrzebujemy na to, żeby organizm zaczął traktować to jako naturalną rzecz i wręcz domagał się niejako tej rzeczy, to też jest ważna rzecz. Okazało się, że po 3 miesiącach pracy zdołałem wyprostować sobie wtedy już tak jakby ponad 19-letnią wadę wymowy i zacząłem mówić w sposób normalny. Poczułem tak jakby wiatr w skrzydłach ze względu na to, że w końcu moje myśli jestem w stanie w
poprawny sposób artykułować i w poprawny sposób wyrażać. Stąd też nauczyłem się mówić od początku do końca, choć brzmi to w sposób bardzo płytki i kolokwialny. Kiedy kończyłem studia na animacji, byłem starszy od moich kolegów o mniej więcej 3 lata, ponieważ animację rozpocząłem po 3 latach studiów prawniczych, więc niejako też wiekowo byłem nieco dojrzalszy. I mój kolega powiedział: słuchaj, będę prowadził wielką orkiestrę świątecznej pomocy na scenie pod trybunałem, ponieważ ja pracuję w telewizji, no i miałem wejście telewizyjne, to może ty byś poprowadził scenę. Nigdy nie prowadziłem imprezy, ale pomyślałem sobie, jak nie zaryzykujesz, to nie będzie. Nie ma takiej imprezy, której nie da się położyć. Przecież ludzie nie wiedzą, jak wyglądasz, przecież ludzie nie wiedzą, co masz powiedzieć. I okazało się tak, że po tym pierwszym finale, było to, no w tej chwili to już prawie 18 lat temu, po tym pierwszym finale podszedł do mnie ówczesny dyrektor Telewizji Polskiej w Lublinie i mówi: słuchaj, to ty przyjdź w poniedziałek na spotkanie. I przyszedł nam w poniedziałek na spotkanie i on mówi: tu jest twój kolega ze studiów, Konrad, który prowadzi program, który nazywa się Haha, więc będzie z nim ten program prowadził. I tak zaczęła się moja przygoda z telewizją, która na samym początku była niewątpliwie przygodą polegającą na tym, że poznawaliśmy środowisko od noszenia kaset, od przegrywania tych kaset, od przewijania, od czytania wszelkich rodzajów skryptów, od podglądania tego, co robią operatorzy i różnych rzeczy i wpuszczania nas małego pod kamerą, nie mając zupełnie żadnego doświadczenia. Do dnia dzisiejszego poprowadziłem wszystkie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które odbywało się w Lublinie. Póki nie nastąpiła dobra zmiana, ostatnie dwa finały, czyli 24, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lublinie, scenariusz i reżyseria realizacji lubelskiej, wejścia ogólnopolskiego było mojego autorstwa, przygotowanie wszystkich zespołów było mojego autorstwa, z czego jestem bardzo dumny, bo był to ogrom pracy, który został rzucony. W tym roku udało mi się również poprowadzić Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przyznam wam się, nie, i jest to tylko pokornie, a nie chwalone się, 2 razy w życiu zarobiłem za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo wykonywałem taką pracę i jak będzie ona trwała, będę dalej przy niej pracował, bo widzę tego, niejako tego sens. Moje dziecko wielokrotnie było w szpitalu, było chore i też wiem, jak ten sprzęt działa. Nie będziemy tego rozpatrywać, bo wszyscy o tym doskonale wiemy. Do czego dążę? Ryzyko i wyzwanie, jak również poparte pewnymi marzeniami, daje nam niezwykłą siłę i niezwykłą możliwość do tego, aby zrobić coś z niczego. Nie można sobie zadawać w życiu pytania: ja tego nie zrobię, bo nie mam pieniędzy. Ja tego nie zrobię, bo ja tego nie potrafię. Dopóki nie zaryzykujemy, by zrobić coś dla siebie i nie sparzymy się, jeżeli tak to można określić, albo nie złapiemy tego bakcyla, to nigdy nie uda nam się czegokolwiek osiągnąć. To jest takie proste myślenie. Dzisiejsze czasy są nieco inne. Przed wami nie ma wyzwań w cudzysłowie, są wybory. My, braki pewnych rzeczy, i tu cały czas będę hołdował tego, że się urodziłem w dobrym okresie, podobnie jak zresztą wasi rodzice i podobnie jak moi rówieśnicy, musieliśmy sobie kompensować braki. Dzisiaj nie ma braku, bo dzisiaj jest wszystko dostępne. Co byście chcieli, to musicie tylko wybrać. I największy problem macie z wyborem. Przy tak dużej ilości mamy problem z wyborem. Jeżeli nie wierzycie, proste ćwiczenie. Powiem wam dzisiaj Napoleon Bonaparte i umówmy się, że się spotkamy w tym miejscu za tydzień i wy mi pokażecie, co o nim znaleźliście. Ja wam już dzisiaj powiem, że jestem przekonany, że przejrzycie maksymalnie 10 stron w Google. Dojdziecie do 10 strony w Google w wyszukiwarce. Ogólne informacje, grafika, filmy. Może pójdziecie sobie troszkę w taką kreatywność, może karykatura Napoleona Bonaparte, może kochanki Napoleona Bonaparte, może przekonania religijne Napoleona Bonaparte. To jest właśnie to, przy takiej ilości informacji, którą teraz dostajemy, przy takiej ilości możliwości, którą mamy, jedyną naszą trudnością jest podjęcie dobrego wyboru. Ale ten wybór, śmiem twierdzić, stojąc tutaj, może być dla was takim samym wyzwaniem, jakim dla mnie było podjęcie pewnych rzeczy. I jak się już rozkręciłem w tej telewizji, jak się rozkręciłem w tym swoim życiu i było mi tak naprawdę dobrze i zaczęło to procentować nie tylko tak jakby dobrym statusem i tym, że nie muszę się o wiele rzeczy martwić,
No to naturalną rzeczą jest, że w pewnym momencie człowiekowi troszkę odbija, tak? Zaczynamy spoglądać na świat w sposób, a idę do sklepu, to nie będę patrzył, co mam kupić, nie będę patrzył, co ile kosztuje, po prostu coś kupię i od kupowania niepotrzebnych rzeczy. Generalizując, na szczęście tak nie miałem, ale generalizując mniej więcej tak to brzmi. Rozpracowywaliśmy ludzi, czy ludzie są z tobą tylko dlatego, że pracujesz właśnie w telewizji, niestety taki jest stereotyp, czy ci ludzie faktycznie są z tobą, bo lubią z tobą spędzać czas, albo łączyć się z nimi jakakolwiek relacja. W każdym razie zatracamy się w tym wszystkim dookoła i im więcej takiego, w cudzysłowie, splendoru zaczyna się wokół nas pojawiać, im więcej sukcesów osiągamy, niekoniecznie własną pracą, a raczej tak jakby otoczką, która jest stworzona, tym bardziej zaczynamy niestety trochę podupadać. I w roku 2013 pokłóciłem się z całym światem, pokłóciłem się z samym sobą i w pewnym momencie, któregoś pięknego poniedziałku, może nie tyle zostałem sam, bo byłem cały czas z rodziną, ale zostałem bez niczego. Skończyła się moja pewna praca. Praca w telewizji nie trwa cały rok, tylko trwa 10 miesięcy, kiedy jest tak jakby ustalona ramówka. Zostało mi 2 miesiące, trzeba z czegoś żyć. Pełen nałogów różnego rodzaju, doszedłem do wniosku, że jedyne, co mogę zrobić w życiu, w tej chwili, to mogę sobie przypomnieć, jak żyłem do tego momentu, kiedy było dobrze i jakie rzeczy do tego momentu robiłem, czyli jakie wyzwania i jakie ryzyko podejmowałem. I podjąłem wyzwanie. Jednego dnia rzuciłem palenie, po wielu latach tak jakby używania tego nałogu. Jednego dnia wtedy nałożyłem rolki i przyjechałem po raz pierwszy 20 km. Jednego dnia przypomniałem sobie po kilku latach, że istnieją książki i trzeba wrócić do ich czytania, bo człowiek zapomina jednak ilości słów, które ma. I okazało się, że to wyzwanie podjęte już w wieku dorosłym, nie dość, że uratowało mnie trochę i postawiło mnie na poziomie tak jakby dzisiaj dumnego z siebie niejako i w miarę spełnionego człowieka, to jeszcze pokazało mi, że nieważne, w którym momencie zaczniemy, ale ważne jest to, jak konsekwentni i jak mimo wszystko dalej będziemy podejmowali te wyzwania. Po roku od tej mojej zmiany, po raz pierwszy, był to 30 listopada, było minus 8 stopni, nałożyłem leginsy, nałożyłem klamki, pojechałem do Warszawy na bieg, który nazywa się Armagedon. Było minus 8 stopni, powtarzam. Było 21 km do przebiegnięcia przed nami. Nawet nie bardzo wiedziałem, jak się ubrać. Było 70 przeszkód. I pobiegłem i po pierwszych 300 metrach kazali nam wejść po pas do wody. Woda ciepła, minus 8 stopni na dworze, więc woda nawet w temperaturze, która ma temperaturę 2-3 stopni, będzie o wiele cieplejsza. I potem się tak człowiek przez chwilę zaczyna zastanawiać. Musisz biec dalej, musisz dalej tupać wyżej, podnosić nogi, żeby twoje stopy nie pękły. Każdy z was chyba sobie kiedyś zmoczył nogi tak, że przestał czuć je zupełnie. Miał ktoś tak? Tak jakby lekkie odmrożenie, nie wiem, co się dzieje dookoła. I nieważne. Stanąłem na mecie po 3 godzinach 20 minutach, po przebiegnięciu 21 km pierwszy raz w życiu i pomyślałem sobie, kurczę, skoro zaryzykowałem, nic mi się nie stało i osiągnąłem taki pułap, to czego nie robić tego dalej? Dzisiaj jestem już ponad po 100 takich biegach. Wybieram sobie coraz trudniejsze, podwyższam sobie poprzeczkę. Nie ma co się chwalić, bo każdemu mówię, że wystarczy tylko samo zaparcie i trochę treningu to robić. Pracuję na etacie, z czego jestem bardzo zadowolony. Prowadzę swój program w telewizji pomimo dobrej zmiany. Program, dzięki któremu udało mi się wraz z zespołem Hona Bibe, nie mając ani grosza, 17 czerwca zagrać wielki koncert w Centrum Spotkania Kultur, gdzie połączyliśmy zespół Hona Bibe i zespół Orkiestry Tomasza Omota, ponad 100 muzyków na scenie. Nagraliśmy z tego DVD, znaleźliśmy na to sponsorów, chociaż nie mieliśmy pojęcia, kto robi, i wydaliśmy tą płytę, która sprzedała się w 1000 egzemplarzach. Nie zarobiliśmy na niej ani grosza. Ale wiedza o tym, że zrobiliśmy coś z niczego, jest absolutnie rzeczą bezcenną, która do was wraca. I pomyślałem sobie tak, idąc tutaj do was, że nie ma was co przekonywać do tego, abyście diametralnie zmienili swoje życie, bo jego nie można zmieniać.
to, co robicie, jest w waszym przekonaniu dobre i to wy będziecie zbierać niejako tego owoce, a pomyśleć sobie o tym, że lepiej jest wybrać trudniejszą drogę, tą taką pełną wyzwania, i lepiej jest zaryzykować, by mieć satysfakcję. Pamiętajcie, że nawet jak podejmiecie ryzyko i to ryzyko okaże się niestety porażką, to z tej porażki jesteście w stanie wyciągnąć sobie o wiele więcej dobrych rzeczy i więcej, większą ilość doświadczeń, niż z tego, że wam się w życiu cały czas coś udaje. Basia, która siedzi tutaj naprzeciwko mnie, która jest tutaj również moją dobrą znajomą, się poznaliśmy prawie 10 lat temu. Miałem taki okres, że jak chciałem założyć rodzinę, to za moją wczesną narzeczoną pojechałem do Wrocławia, rzuciłem wszystko w Lublinie, zaczynałem od początku i pierwszą pracę, którą podjąłem we Wrocławiu, poszedłem do kasyna, troszkę ich kłamiąc, że mam takie, a nie inne umiejętności. Zostałem specjalistą do spraw marketingu i wizerunku dwóch największych kasyn we Wrocławiu. Teraz nazywam się to kasyna Olympic. Sytuacja kasynowa była taka, że jak pojechałem 1 listopada do Wrocławia, a drugiego dnia poszedłem do konkurencyjnego kasyna, żeby zobaczyć, jak ono wygląda, to witali mnie z imienia i nazwiska, bo miałem nadzieję we Wrocławiu. Tak szybko rozchodziła się informacja, że ktoś nowy będzie pracował w kasynie. Sukcesem było to, że jak przyjechałem do Wrocławia, to moje małe kasyno miało dziennie 20 klientów, a gdy odchodziłem, to miało je dziennie 120. Pod względem ekonomicznym duży sukces. Pod względem moralnym miałem duże obawy, bo jednak jest to namawianie ludzi do hazardu i robienie wszystkiego, żeby oni przychodzili. Ale myśmy wtedy znaleźli sobie taki zupełnie inny patent. Będziemy zapraszali ludzi do kasyna, bo człowiek potrzebuje adrenaliny. Nie będziemy ich namawiali do tego, żeby grali za pieniądze, bo jak będą chcieli zagrać, to sobie sami zagrają. A kasyno natomiast, kasynom i ludziom w kasynie, którzy przychodzą, pokażemy, że istnieje inny świat. Stąd też zacząłem organizować w kasynie wystawy fotograficzne. Połączyłem się ze szkołami fotograficznymi, mówiłem im, słuchajcie, ja dam catering, dam wam miejsce na ścianach, a wy przyjdźcie do kasyna. I kiedy oni przychodzili do kasyna, oglądając swoje zdjęcia, jedli catering, rozmawiali z tymi ludźmi i potem otwierałem na nich dwa stoły, na których były prezenty. Grali o szampana, o lizaka, o koszulkę, o tani aparat fotograficzny, ale tak jakby korzystali z tak jakby dobrodziejstw kasyna, jednocześnie cały czas oglądając to, co dzieje się dookoła w kasynie. Była taka przepiękna sytuacja, kiedy na stole ruletkowym graliśmy na blackjacku akurat, wielki krzyk, był to Dzień Kobiet, robiliśmy na imprezę dla firmy, łącznie z firmą Orsay, która ma swoją siedzibę we Wrocławiu, czyli firma, która szyje żeńskie kreacje. I nagle na stole ruletki, tuż obok, koleś strzela i wygrywa 90 tysięcy przy postawieniu 40 zł. W kasynie, jak się pracuje, to się słyszy coś takiego. Pracownicy, jak się porozumiewają w ten sposób, to znaczy, że jest duża wygrana na stole i czas zmienić krupiera. Kiedyś pójdziecie do kasyna, albo poznacie o kasynie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. W każdym razie, ci ludzie grający tutaj za lizaki, koszulki, za szampana, nagle stają w oko z ogromną wygraną, 90 tysięcy złotych. Ogromna ilość pieniędzy, niejako jak na to małe kasyno, które się dostaje w gotówce i przyglądają się relacji tego człowieka. Nie wygrała, tych pieniędzy nie wygrała osoba, która była osobą przypadkową, tylko osoba, która żyje z kasyna. Pamiętajcie, że kasyno, wszystkie kasyna na świecie utrzymują albo automaty, tak zwane jednoręki bandyta, a te największe sale utrzymywane są przez graczy. W Polsce jest ich 10, 15 na kasynę, 4. W Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach jest o wiele więcej. To są ludzie, którzy obracają ogromnymi pieniędzmi, przegrywając kasynie. Ten, kto przychodzi do kasyna, by sobie pograć, ten kasyna absolutnie nie utrzymuje. Jest tak jakby traktowany jako słupek, jako klient, który nabija statystykę. No i teraz pojawiły się od razu takie rozmowy przy stole. Takie to proste? Kilka pań poleciało szybko wymienić 40 zł na żetony, które szybko przegrały. Jedna pani wygrała 100 zł, stawiając 20. Każda wygrana cieszy, tak? Nawet na zdrawce. Kupujemy za złotówkę, dostaliśmy 2 złote, cieszy nas to, tak? Kupmy zdrawkę za złotówkę, wygrajmy 100. O, to co robię?
to zazwyczaj tą stówę wydaje, część tej stówy wydaje na kolejne zdrabki, albo wydaje na kupon totka, bo myślę sobie, o, mam szczęście, tak? Podejmuję takie ryzyko, uda się to, nie uda się. Jak się nie uda, okej, jest wszystko w porządku, te 100 zł było mi dane. No i ta pani tak samo sobie o tym wszystkim pomyślała. I czego ta praca w kasynie tak jakby mnie dodatkowo nauczyła? Praca w kasynie nauczyła mnie i pogłębiła mi sposób obserwacji ludzi. Tego, jak wygląda ich przejście z życia prywatnego, takiego zewnętrznego, do życia, które prowadzą w kasynie, który jest zupełnie innym życiem, w którym odbierają, bo oni traktują to jako dom. I wracając do Basi, o której zacząłem wcześniej, a potem niejako odjechałem, po powrocie do Lublina, mój kolega miał studio fotograficzne i pomyślałem sobie, że interesuję się fotografią, skończyłem we Wrocławiu część szkoły fotograficznej, posiadam wiedzę techniczną, nie pokazywałem swoich zdjęć na wystawie, ale mam cokolwiek do powiedzenia i zaproszę ludzi do tego, aby uczestniczyli w warsztatach. Nie ukrywając, że warsztaty są jako płatne i dawały tak jakby też możliwość normalnego zarobkowania, ale również poznawania ludzi, poznawania tego wszystkiego, jak można niektóre rzeczy robić. I powiem wam, że tyle, ile nauczyłem się przy tych ludziach o fotografii i o ludziach, to jest bezcenne, ale też podkreślam wam, podjąłem pewne ryzyko i pewne wyzwanie, a nie czekałem na moment, w którym będę pewien, że jestem już na tyle mocny i na tyle silny, że mogę to robić zupełnie bez konsekwencji. Taką sytuację miałem również w swojej historii, to ostatnia historia, żeby was nie zanudzać. Byłem na ostatnim roku studiów, brakowało mi do magisterki pół roku, a bardzo chciałem uczyć w szkole. Zresztą w tej szkole też miałem taką przyjemność uczenia. I pamiętam, poszedłem do mojej pani dyrektor ze szkoły, ze 4 liceum ogólnokształcącego. Ona mnie pamiętała, że byłem absolwentem i tak dalej. Pani dyrektor, ja będę prowadził tutaj zajęcia dziennikarskie, zajęcia z komunikacji medialnej. Jestem już magistrem, studiowałem wtedy w Zielonej Górze, ale jeszcze nie pojechałem pani dyrektor po dyplom. No i podjąłem pracę w szkole, nie mając dyplomu magisterskiego, trudno się przyznać. Ten dyplom oczywiście dostarczyłem pół roku później, jak go już zdobyłem i spędziłem 5 lat, wspaniałych lat w szkole, nadal podejmując wyzwania i pewne ryzyko, że ten mój mały, nie namawiam nas, ale tak go nazwę, szwindel, akurat w wypadku szkoły, może niejako przysporzyć mi problemy. Ale to ryzyko i to wyzwanie i ten strach, który to powodował, nakręca mnie do tego, że trzeba było poświęcić o wiele więcej czasu na to i więcej siły, aby eksplorować i doświadczać. I tutaj przypomnę jeszcze to, co powiedziałem na początku. Urodziliśmy się w dobrych czasach, kiedy musieliśmy doświadczać i eksplorować i więcej grzebać, żeby coś osiągnąć, niż teraz. Wy żyjecie w czasach trochę trudniejszych od nas i z tego powodu absolutnie wam współczuć nie będę, ale będę wam zazdrościł, bo do was należy teraz wybór, co z tym swoim życiem zrobicie. A wybierajcie dobrze i pamiętajcie, że życie nie kończy się na 10 stronie w wyszukiwarce Google, tylko to jest zupełnie inna perspektywa postrzegania. I to, co nieprzewidywalna, ryzykowna sytuacja może dać wam w życiu, będzie dla was o wiele bardziej cenniejsze niż to, co po prostu znajdziecie i przyjmiecie i weźmiecie i uznacie jako swoje. Dziękuję.